To jest widok z gry od Rajt Januszka. Więc musiałbym włączać CS-a teraz, więc zrobimy to po tym spotkaniu. Ja wierzę, że się uda go zwyciężyć. I Mynio, proszę bardzo. Rozpoczyna nam fragowanie w tym spotkaniu kontra Gucci Gang Academy. Teraz już MHL na środku, czyli bohater tej ostatniej rundy tego spotkania. Teraz zdobywa eliminację. Jeszcze Case z dwoma fragami. Soulfly jeszcze chce powalczyć, ale to Mikoboss poradzi sobie bez większych problemów, a więc mamy zwycięstwo. Dużo zwlekania, dużo czekania, dużo takiej gry, no właśnie, spokojnej, powolnej, taktycznej, pod to, co zrobi rywal. Giocardon trzeci raz już uderzył, a tutaj MHL wie, gdzie jest jeden, MHL wie, gdzie jest drugi. I tam nie zauważyłem MHL jeszcze. Teraz Hajk, ale MHL zauważył rywala, jest frag, a więc jeden na jednego. No i teraz pytanie, jak będzie rozgrywał to Giocardon? To jest ewidentnie jego runda. Czy będzie na końcu problemy szeleckie? Ale teraz MHL wie już najważniejsze. Wie, że rywal tutaj, oj, zmienił pozycję. MHL wyjdzie z Prefire'em, a tam rywala nie ma. Niestety, niestety chyba tej rundy już nie wygramy. Czy jest def? Jest def, ale czy czasu wystarczy? No nie wiem, chyba powinno wystarczyć, szczerze powiedziawszy, chyba powinno tego czasu być wystarczająco MHL. Teraz też taki wariant, gdzie tylko jeden zawodnik gra z Płachem, chciały nejdy, ale celnie MHL to była jeszcze głupa w ogóle, MHL po raz kolejny. Oj, ależ on się rozkręcił, MHL, on chce tutaj jeszcze dla publiczki zrobić troszkę więcej, ale teraz proszę bardzo, co się tutaj dzieje, jeszcze gdzieś tutaj, rywal nie może go trafić, pomaga to Miko i robi się dwóch na dwóch. Będzie chciał to Miko to jak najszybciej wykończyć. Jest eliminacja 1 na 2 i na chwilkę ta sytuacja uspokojona. Shady namierzony już teraz przez Mynia. Jedzie Shady po Wiktora, ale Wiktor się nie myli. O, mamy fraga otwierającego. Teraz tutaj cały czas jeszcze bambosz, lecą palaki. No nie zdecydują się zawodnicy Gucci Gang Academy na wyjście tutaj. No to mogłoby bardzo źle się skończyć, jeszcze ta rotacja pod bombsite będzie dosyć szybka i żwawa, ale tutaj jest jeszcze to Miko ciągnie tego zbiera, to Miko! Mocno obija jeszcze Hajka. I bomba podkładana, 2 na 3, ale no właśnie, mało punktów z Rema Hajk, to będzie utrudniało mu sytuację. Hej, jedna eliminacja tutaj teraz od Kursiego. No i bambosz poobijany, robi się troszkę bardziej wyrównanie, MHL wie, że może szukać rywala z pistoletem, zobaczmy jak MHL tutaj pewnie wychodzi po oponenta. No i czyżby depowanie w ogóle tej bomby na raz, rywal od Cave'a, o tym MHL chyba jeszcze nie wie. No dobra pozycja teraz zajęta przez terrorystę i tutaj niestety, ale Kursi nas zrobił delikatnie konia Kursi. Ładnie, ładnie pokombinował, ładnie. Więc chyba jeszcze Dubniak 3, tak mi się wydaje. Na razie też 3 osoby na naszym, po naszej stronie. No chyba zafejkować, że to jest właśnie wejście od Doomsite na terrorysta, ale wraca i też antyterroryści i nasi zawodnicy mogą za chwilę pomyśleć, że to było po prostu sprytne zagranie od rywala, gdzie Soulfly czeka cały czas na to, co zrobią Polacy. No Mynio teraz może być w totalnym szoku, ale tutaj jest jeszcze Tomiko i Soulfly. Ładnie, ładnie Soulfly to teraz zagrał, pustuje sobie tam smoka. Znaczy zawodniku za Bombsite'em, ale Soulfly już z fragiem, będzie chciał tutaj reagować. Tomiko na szczęście wygrywa ten pojedynek, ale to będzie zaraz najazd od terrorystów. Jest tutaj jeszcze jednak dwójka naszych, więc dobrze rotujemy. Hej, chce pikować, ale Soulfly jest na to gotowy. Soulfly, myślałem, że po raz kolejny, ale to Shady. I jeszcze MHL. MHL będzie chciał robić teraz. Tutaj Sykiliki może ryzykować. Nie chciał jednak zbyt dużo tutaj MHL wziąć, ale MHL po raz kolejny robi robotę. Dobra, bo chyba właśnie tam terroryści będą chcieli zaatakować, chociaż teraz już do końca nie wiem, bo odkryty środek, wchodzi tam teraz jeden z terrorystów. Bambosz musi tutaj być naprawdę czujny. Oj, ważny będzie ten pojedynek. Bambosz wyskanuje jeszcze w głowę teraz, które ja Bambosz. No i tak, moi drodzy, Bambosz ratuje nam skórę. Zawodnicy defensywy z tych kamer? Nie, będziemy tam wchodzić. To może być naprawdę dobra decyzja. Wychodzimy z tego wszystkiego korzystniej. Bambosz z trafieniem. Hajk też wcześniej jeszcze odpowiadał, ale tutaj Bambosz, kończą się kulki. I to może zwiastować tarapaty. Ten nate rzucony. Nawet nie zabiera, to zabiera... To Kursi zabiera rywala, ale MHL już na plecach ze snajperką. Co ten gość za decyzję dzisiaj podejmuje? No i Kursi niestety. I doprowadzić już w tym momencie do praktycznie stykowego rezultatu. Teraz trójkowy skrót pod Doomsite'em, a to może być zaskakujące. To może być coś, co przyniesie nam dużo radości w tej rundzie. Tym bardziej, że wypuszczeni jeszcze głębiej antyterroryści, rzucony smok na schody. No kombinują teraz nasi dosyć ciekawie pod Doomsite'em, ale jednak chyba finalnie szykuje się powrót.
Trafia w międzyczasie MHL-a. Chcą przyspieszać terroryści teraz pod bombsite'em B. Co się tutaj dzieje jeszcze? Hajk wyrósł spod ziemi na tym rękawie. I 3-3. Znowu gdzieś tutaj zamotaliśmy się w tym naszym pomyśle. No może Tomiko będzie w stanie za chwilę to nadrobić. Tylko że Tomiko nie będzie wiedział, czy to jest wejście pod cave, czy to było przejście niestety do bombsite'a. Że ktoś może z tej pozycji się pokazać. Ale no nie mają tej flanki terroryści. Teraz lecą dwa nade'y. Bambo strajdowany. Cach. Podchodzi. Ale jego pozycja powinna tutaj być znana. No powinni domyślać się terroryści, że MHL z tej pozycji może podejść. To musi być szybkie. Te strzały muszą być dokładne od MHL-a. Na pozycji terrorysta i Kiokardą kończy tę rundę. Kończy tą połówkę. 6-6. No właśnie. To jeszcze też nie jest taki stabilny roster. To jest dopiero początek historii tego zespołu. Ale może te takie mecze są nam potrzebne, żeby właśnie takiej stabilności nabrać. Trafia Bambosz. Shadley z fragiem. Shadley po raz kolejny. Shadley po raz trzeci. Oj, za długo tutaj żyje. Soulfly pomoże Shadley. Cztery fragi. To są tylko trzy rundy, ale trzeba tutaj skuteczności. Trzeba tutaj Bambosza, który postrzela. Trzeba zawodników, którzy będą się tradeować. Płonie. Tam antyterrorysta poobijana. Mocno dwójka. Jedzie teraz Tomiko. Po kogucie mu nie zatrzymuje się, ale Hajk porę przybywa, aby wspomóc swojego kolegę zespołu. Hajk po raz kolejny. Jeszcze Kay próbuje, jeszcze tutaj pobija. Nie rywale, trafia Kay, trafia MHL. I robi nam się dwóch na jednego. Można to ratować, można jeszcze wierzyć w tej rundzie. Bo zaskoczeni teraz mocno nasi rywale. Ale teraz uspokoić się i dobrze się wcelować. Kay to kończy. 9-7, moi drodzy. Tutaj szuka w tym smoku, czy Kay się tutaj odnajdzie. Kay lubi takie sytuacje w granacie dymnym, on się w tym dobrze zawsze odnajduje i teraz też odnalazł się świetnie. No i jest entry, no budzi nam się Kamil. Jeszcze czekamy pod tym bombsite'em B, no mu powinni jakoś reagować antyterroryści, bo bardziej, że Kay już podchodzi, trafia Mynio. Jest jeszcze odpowiedź od Soulfly, ale no teraz w ogóle w szoku antyterroryści, gdzie jest Kay? To może będzie okazja, żeby za chwilę Kay dopisał jeszcze jedną eliminację. Kay zauważył, Kay! Jak mądrze, jak sprytnie, jak idealnie teraz rozegrało to Nine. Tylko jednego punktu różnicy na serwerze. I kończy to Bambosz. Jak ustawieni mogą być rywale. Usłyszany zostaje teraz Shady, ale on trafia. Także Soulfly i z tej przewagi nie ma już nic. No chociaż to, że zginął ją Hell, bo on tych punktów zrobił ją mało. Teraz też to Miko. Może zacząć je zachodzić. To wszystko już od tego. Trafi teraz Kay. A więc bombsite A przejęty. 2-2. No i wracamy do gry w tej rundzie. Zobaczymy, jak będą się antyterroryści teraz to wszystko rozgrywać. Trzymany smoke, ale ten timing fatalny, bo przebija się antyterrorysta. Okej, musi to klaczować. 1-2. Spodziewają się Kay'a rywale na Heavenie, a więc to będzie okazja. Jedna eliminacja. Kay! Trafia Kay po raz kolejny! Teraz tam walczą jeszcze antyterroryści, ale nie widzimy do końca tego, co się tutaj dzieje. Trafia Soulfly, jeszcze eliminacja od Hajka. Jeszcze Hajk po raz kolejny. Kursi też z fragiem. Potrzeba nam trade'ów, trzeba nam odpowiedzi. Tomiko, wszystko w twoich rękach. Tomiko, gdyby tutaj dziabnął jednego, drugiego, to może gdzie podejść. Jest wcelowany MHL. Ale rywal też wyjdzie za chwilę z dobrze ustawionym niestety celownikiem. I ten pojedynek wygrany przez oponentów. Odpowie Tomiko! Ej, co Tomiko tutaj nam chce pokazać? Ucieka, ale niestety Soulfly go spali. Świadomo, nie ma gwarancji tego, ale... Teraz mocno obijany rywal, trafi Bambosz, jest jeszcze frag od Kursiego, ale sytuacja na 2-2 już w tym momencie ma miejsca, więc można podłać bombę, daleko antyterroryści. Ale Kay znowu chce tutaj zagrać smokiem, chce przejąć pałac, chce, żeby ta pozycja była jego przewagą, ale zmierzony teraz Kay, niestety tracimy Kamila, obijany po głowie jeszcze Mynio, no i Shadley trafia. 11-11. Tech, jeszcze tutaj mamy zajętą pozycję przed bramą. Nie będzie domykania od tej miejscówki, od naszych rywali, ale Soulfly z kolejnym trafieniem. Jeszcze odpali Tomiko. On z tym techem może robić nam teraz świetną robotę. Tomiko po raz kolejny. Oj, przewaga na naszym koncie. Soulfly z trafieniem. 2-2, ale tutaj MHL będzie zaskoczeniem. Jest 1-2. Soulfly musi się śpieszyć, musi szukać, a MHL robi to wszystko bardzo sprytnie. Soulfly walczy, ale to będzie ucieczka. To będzie 12-11. Co tam jeszcze Soulfly próbuje zrobić? Nie, to musi być zwycięstwo. Wahał się jeszcze Bambosz, czy zostawać, czy uciekać. Ale runda wywalczona. Mamy rundę meczową, ale to będzie tylko jedna okazja. Jeśli nie uda się teraz tego domknąć, no to zobaczymy za moment dogrywki. Antyterroryści chcą grać agresywnie, antyterroryści chcą ryzykować. Ale Bambosz odpowiada wszystko szybko za to, co zrobił
Soulfly, tak jakby strzelał dobrze, ale z pozycjonowaniem się aż taki dobry nie był. Okej, idzie dalej, okej, agresywnie niestety, Kiokardą z trafieniem. A już rotacja w stronę bombsidu B rusza od ekipy CT, ten Nejdzik może być dobry, jest dobry. No i poobijany, jeden z zawodników defensywy, no przecina to jeszcze do prawej strony Polak, ale Kiokardą po raz kolejny. Jeszcze tutaj to Miko cały czas próbuje, ale Karzi trafia. No i zostaje sam Bambosz. Bambosz ma nam to teraz wyczarować. Szczerze powiedziawszy, nie zdziwiłbym się, gdyby on teraz to zrobił. Widzi, ale nie wie, że tam jest rywal teraz Bambosz. Czemu on jeszcze żyje? Nie mam pojęcia. 12-12 do grywki, moi drodzy. Wczoraj graliśmy z ekipą DOSi. Wczoraj graliśmy jeszcze także z innym zespołem, z Illumination, na Anubisie i wtedy brakowało tej odwagi defensywie. Teraz jednak ta odwaga była zgubna, bo mamy takiego Bambosza, który pokonuje jednego, pokonuje drugiego, Mynio też z trafieniem. I ta runda powinna być już w miarę klarowna, ale poczekajmy, bo my tutaj 2 na 5 czasem lubimy zgubić, chociaż teraz na pozycję już antyterrorystą, nie, że musi szukać, że musi walczyć, ale to Miko wychodził w porę przez tego smoka, dobrze to wszystko było teraz organizowane, 5 na 1 na spektej mowy, no ale my mamy tutaj teraz wyjście pod środek i niestety, ale to przyspieszenie nieudane. No i będzie ciężko teraz w tej rundzie, chociaż jest odpowiedź od Mynia. Jeszcze tutaj Wiktor chce dalej powalczyć. Dobrze wcelowany razem HL. Nadeszła kolejna dwójka za tych, którzy tam polegli. No ale robi teraz Hike to samo, co robił wcześniej K. To jest ta pozycja, która lubi tutaj w pół tempo, kiedy się z niej wychylasz, namieszać i niestety, ale Bambosz zostaje sam. On tutaj jeszcze będzie próbował i proszę bardzo. Jeden frag jest, klacz 1 na 4. Czemu by nie? Czemu by w to nie wierzyć? Dlaczego by tutaj nie dać jeszcze szansy Bamboszowi? Albo dlaczego by jeszcze nie pokładać w nim takich nadziei? Bambosz już tutaj szuka na tym środku. Tutaj, ale będą wcelowani! Ale jednak Ursi szybszy. No to trzeba chyba poczekać. Może jeszcze nie ten moment. Chociaż teraz już tutaj granatów. Świetny jednak timing dla Keja. Jeszcze chce Kej, jeszcze chce więcej. Tutaj dziabnąć. Uspokaja celownik, więc się trafia Mynio. No i Kej z kolejną eliminacją. Problemy szeleckie u Tomiko. Ale Kursi, no właśnie, radzi sobie w tej sytuacji, ale bomba. Mamy bombę, moi drodzy. 20 sekund. 20 sekund. Trafia Mynio. 14-14. Ważna ta runda. Po zmianie stron wygrana przez Nine. Tutaj na razie nie chcą podchodzić nasi rywale. I ważna przebitka, trafia też to Miko. Robi się 5 na 3. Bambosz chyba będzie chciał tam dalej skracać, ale jest tutaj jeszcze Kej, jest asekuracja. Tu będzie można cały czas coś z tego pichcić, tylko żeby teraz nie przesadzić troszkę z tą agresją. A i ten timing dla terrorysty. Dobra, dobry, groźny. Kiokardą z trafieniem, Hike z eliminacją, MHL jeszcze odpowie. Timing, jak tutaj terrorysta będzie podchodził pod Bambosza. Mynio jeszcze podchodzi od kamer, żeby pomóc, ale zapomniał sobie tak jakby teraz Kiokardą, że tutaj rywalem mogą przecież przyjść od Heavenu. A chociaż teraz lecą granaty, Kej musi uciekać, bo tutaj już zaczynają terroryści wchodzić pod Bombside B. Jest tutaj teraz Soulfly, on z fragiem i jeszcze odpowiedź. Kej dopalany, traci punkty zdrowia, ale dobrze celowany jest Kej. Jednak Hike z odpowiedzią, 3 na 2. Ten smoke, ale tutaj nic to w przeciągu sekundy nie zrobi. Teraz Kursi kończy żywo ten KL, a walczy jeszcze Bambosz. Ale niestety, to będą kolejne dogrywki. Oj, oj, oj. To będą kolejne dogrywki. Będzie po stronie defensywnej. A terroryści wydaje się, że jak nadmieni, pchną do przodu, ale MHL i to Miko świetnie teraz sobie radzą. Soulfly jeszcze chce to wszystko zamknąć. Kursi odpowiedzią, Soulfly trafia. O, i z takiej przewagi zrobiło nam się 5-2, ale to też oczywiste, bo no atakowali. Wiedzieli, że muszą tradeować się zawodnicy formacji atakującej. Trzeba się teraz wybronić. Soulfly zauważył Kej rywala. Dobrze spray ciągnięty. Kursi jeszcze z trafieniem. 1 na 1. No i podniesiona snajperka będzie pikował, ale nie trafia teraz rywal. A i chce tutaj Bambosz kombinować. I czy Bambosz spodziewa się rywala w Kejwie? Chyba tak. Spodziewa się Bambosz rywala w Kejwie. Niecelny są teraz od Kursiego. I to może być teraz dar od Boga. Bambosz ostatnią kuleczką. Kursi, co teraz tutaj zrobił? Dlaczego ten chłop, czy dobrze, ale dlaczego ten chłop, powiedzcie mi, podnosił snajperkę? No totalny, totalny teraz ten młyn. Jeden z naszych zawodników bardzo mocno poobijany, ale też ucierpiał tutaj jeden z defensorów. Już przebijanie się do offside'u. Trafia Mynio, jest odpowiedź od Hajga.
Jeszcze teraz Kurz, też z trafieniem, Shady z fragiem, no Jemhel zostaje sam. Ale czy będą spodziewali się go tutaj w BS-ie? Teraz zawodnicy formacji defensywnej, czyż Jemhel? Znowu był kocurem Jemhel! Czasu powinno wystarczyć, ajajaj, panie Jemhel, jesteś geniuszem! Ale nie tym razem. Jemhel musi uważać, odkryta miejscówka. Zobaczyli teraz, co tutaj się wydarzyło. Słyszy już zawodnicy środka, co tutaj robią. Zawodnicy Nine jest kocioł niezwykły, ale Jemhel jest także skuteczny. 3-3, jeszcze Kay od bramy, ale Kursi chyba tam jest celowany. Teraz picker advantages, niestety nie. Kursi tym razem niecelnie. 3-2, przewaga po stronie naszych oponentów. Trafi Jemhel, jakimś cudem Jemhel utrzymuje nas cały czas przy życiu. Jeszcze sprawdza plecy, teraz bomba podkładana. No i 2-2, wszystko tutaj jeszcze można zrobić, wszystko tutaj jeszcze można odczarować. Shady pierwszy, on tych punktów zdrowia ma mało, żeby tylko tutaj, no nie sprzedał bambusa, ten timing, trafia high, 1-1, jest Jemhel! 18-18! No, 95% przekonany, że to musiał widzieć cień. Więc pałacu, o! Szarpnął, ale jest frag, to jest najważniejsze. A my nie od razu, jak zawsze zdobędzie fraga, to leci do przodu. Patrzcie, jaka to jest teraz zadymka pod tym cave'em, jaka to jest mielarnia oponentów. Trafił Hank, odpowiedział to Miko, Shady też z fragiem, wchodzi Menio. Chyba za szybko, ale na szczęście jest to Miko pod tego trade'a. Myślę, że można było to jeszcze inaczej rozegrać w sytuacji Menia w tej rundzie, ale zostawmy, bo teraz będzie okazja, żeby powalczyć 1-1. Tomiko, no ale rywal też będzie wiedział, skąd Tomiko będzie się wychylał. Tylko pytanie, czy dobrze teraz to Tomiko rozszyta? Tomiko! 19-19. Jak najdłużej nie pikną pod celowanego rywala. Leci też! Jest eliminacja, jeszcze tutaj pomoże teraz Menio. Świetnie, wybornie! Ale Kursi też jeszcze chce tutaj reagować. Dojeżdżany teraz zostaje Menio. A tutaj ten nejdzik będzie zabójczy. Będzie! Idealnie dorzucony pod kopyta ten nejd. Trafi jeszcze MHL. 3-1. 3-1. Zostaje już tylko jeden zawodnik formacji defensywnej. O, i jeszcze namierzony Tomiko, ale od razu odpowiada Kay. 20-19 kończy się ta pierwsza część spotkania. Leci, teraz przygotowany exploit. Bambosz nie dorzucił sobie smoka. Oj, kłopoty, stracił dużo punktów na Bambosz. No, wiedzą tutaj na pewno terroryści, że Bambosz musi być na pozycji. No i teraz będzie ciężej, Nie wiem, czy chcemy to retake'ować. Soulfly z trafieniem na Tomiko. Oj, jest tutaj ten smoke. Zrobił dużo złego, aczkolwiek walczymy! I trafi Kay, i trafi jeszcze jeden z zawodników. Szkoda tego niecelnego strzału od Jemhela. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak to nie siadło. Ale teraz no, przepaga, ale już nie na długo! Shady kontra Kay. Shady jakby nie słyszał, co to zrobił Shady? Ja nie mam pytań! Dlaczego Shady się nie odwracał? On nie słyszał? Może ktoś krzyczał? Ja nie wiem! Ale no totalnie, tutaj Kay wjechał jak szef, po prostu! Jeszcze jedna szansa, jeszcze jedna okazja. Oj, Kursi trafia. Menio troszkę tutaj straszony. Shady też z eliminacją. Menio, ale tutaj trzeba byłoby naprawdę w dużo szczęścia, żeby tutaj... Oj, powiodło. Ryzykował Menio, no to już było 5-3, ale... Oj, no poskacz zdenerwowany. Chyba już wiem, o co chodziło. Będzie to wejście pod bombsite A. Tutaj jest Bambosz, tutaj ten timing będzie ważny, ale no właśnie, wykurzany już Bambosz, nie ma jak się gasić, przechodzi na pozycję, dobry spray, jeszcze Bambosz wraz z Kejem, cały czas tutaj radzi sobie świetnie. No i mamy eliminację, przewaga jest przednia, tylko teraz już nie przesadzić, teraz już na spokojnie do tego wszystkiego podejść, żeby czasem gdzieś tutaj no, nie uciekła nam taka przewaga. Trafi MPL i trafi Kej, 22-21. Może nawet 3 rundy, no kto wie, zobaczymy. Bambosz, ten wytypowany bold prediction przez Sapajusa otwiera nam tę rundę. Jeszcze tutaj Kay będzie pchał, będzie wchodził po rywala. Jest eliminacja, nawet jeszcze headshot. Teraz już tutaj Shady zamykany, Bambosz z fragiem. Sypie się ta runda Gucci Gaming Academy. Jeszcze Kay z kolejnym trafieniem. No,
Łatwa, łatwa przeprawa teraz dla Polaków. Totalnie rozjechani w tym starciu. Już numer 46, matko jedyna, rywale. Bambosz otworzył rundę, potem Kay obił rywala na środku, popchał dalej w kamery. Kay poczynia sobie tutaj bardzo pewnie, zbity ten smoke, ale Kay jest na to gotowszy! Haha, nowe słowo, gotowszy od rywala! Ważne entry, tylko teraz wycofać się bez straty, aby utrzymać tego jednego zawodnika więcej. Frag teraz od Babosa, jest eliminacja, odpowiada jeszcze Jokardon, schowany gdzieś za tym upside'em, szuka miejsca na siebie, żeby się wychylić, ale to Migo, robi rozjazd, robi przejazd, robi! Teraz z rywalami, co sobie... Jego dusza zabrak! Na razie... agresywnie, pod środkiem, znowu Polacy, z bit upside'u, a tutaj aż czwórka defensorów. Oj, mogą się tutaj zawodnicy nadziać, Soulfly z trafieniem, odpowiadamy Mio, jest trafienie od MHL-a. Ale tutaj jest jeszcze gorąco, to jeszcze kolejny antyterrorysta, tego już na mainie nie będzie spodziewał się MHL. Ale bomba leży, Hajk jednak z eliminacją. No i to Miko zostaje sam, ale może Kogut wydziobie, może Kogut wykombinuje. Nie ma już wiele do stracenia, teraz to Miko, już tutaj skamy, to do smoke, ale Kiokardon. Stop, stop, moi drodzy, bo przestało to działać. Minio ciągnie tego spraya. Jest eliminacja, żyje, żyje Wiktor. Jakim cudem, nie wiem, jak on tutaj nie płonie. Trafia także Kay. Jest przewaga, Minio, 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 Minio. 25-24. Ten Magic może być soczysty, będzie chyba soczysty. Tak, dostali, dostali tam mocno teraz tą Pyrallą, nasi rywale. A to Miko chce tutaj zacząć strzelać. Hajk z odpowiedzią, MHL też z odpowiedzią. Co to jest za spotkanie, co to jest za mecz, no niewiarygodne, co się nam tutaj najlepszego wyprawia. Ale teraz trafia Shady, jeszcze MHL celowany. Musi uważać miło, żeby tutaj czasem gdzieś tutaj rywal go nie namierzył, ale nie będzie namierzenia, bo jest ta sekuracja od Wiktora. MHL cały czas przy ścianie, Hajke pikuje, ale Kay to kończy. No a teraz wyrzucili już Jutila nasi rywale. Okej, okay, czyżby chciał teraz jeszcze zagrać z tym smokiem? No sprytnie, sprytnie kombinuje teraz Kamil. No widać, że on tutaj na maksymalnym skupieniu jest w tej sytuacji. No i tego nie będą spodziewali się rywale. Pytanie, ile Kay z tego wszystkiego wyciągnie? Przepuszczony jeden, drugi, ale tutaj Kay między jednym także a drugim. Soulfly z trafieniem, Hajk też z eliminacją. Jest jeden frag, jest druga! Eliminacji nie będzie. Drugiej kursi z fragiem. Ja sam, może jakiś... Jeszcze tutaj Ninja Defor, ale nie. 27-26, 46 kursi. Jakby nie przekazał, takie mam wrażenie, jakby tam gdzieś nie poszło info, że Kay wszystko ma, nie? I tak to wyglądało. Hajk, Kiokardon z trafieniami, jest info jeszcze o MHL-u. Też podkracał, musi uciekać MHL. Uda się zwiać. Chociaż klirują jeszcze pozycje terroryści. Nieosamotniony, już pojawia się rotacja, już dopalona pozycja, musi MHL teraz biec i lecił w noga, wrzucony flash, aby mógł pomóc Menia z tego BS-a. A i obijany jeszcze mocniej MHL, tam już musi być chyba z 10 punktów zdrowia. Menio, Menio, jest! Drag dla Soulfly'a. No i Bambosz i MHL. Arcy trudna runda, to będzie do wygrania w tej końcówce. Tutaj Bambosz, już tutaj MHL wyeliminowany, Bambosz jeszcze walczył, ale to jest koniec. GG.